Czesnokiem Sen o Warszawie w Radiu Głos. Kwadrans po 14 na naszym zegarze. Zapraszam na rozmowę dnia z Antonim Cywińskim. Radio Głos. Radiem Twojej rodziny. Spotykamy się w Turcji, ale mieszkańcy naszego regionu dzisiaj właściwie od samego rana krążą po powiecie starodarskim. W związku z inicjatywą, w związku z protestem, dzisiaj został nazwany przez Radnego Mykowskiego protestem modlitewnym. Chodzi o księdza Olszewskiego i o to, by pokazać wsparcie, ale też pokazać to, że żeby mówić o tych działaniach, które w ostatnich dniach obserwujemy, działaniach niehumanitarnych, o tym, co dzieje się wokół osoby księdza Olszewskiego. Dlaczego dzisiaj tu jesteśmy? Dlaczego jest dzisiaj pan były radny Antoni?